Was serdecznie w kolejnym odcinku z tego samego miejsca, w którym kończyłam ostatni odcinek, więc jeżeli wiecie, wygląda to tak, jak wygląda, to tak, bezpośrednio zaczynam od razu po tamtym, a dzisiaj przychodzę do Was z przez tydzień czytam kolejnym, z czego się cieszę, bo bardzo lubię te odcinki. Mam nadzieję, że też lubicie. A w tym tygodniu przychodzę do Was z przez tydzień czytam romantazy. Teraz romantazy jest bardzo agresywnie wyczytywane, bo ponieważ myślę, że to jest tak, jak już mówiłam chyba 500 tysięcy razy, ale się powtórzę, bo może ktoś się nie słyszał i nie widział, bo myślę, że to jest taka typowa sytuacja, kiedy ktoś czyta, zaczyna jakby czytać książki, czyta dużo romansów i potem przechodzi na fantastykę i czyta romantazy. Sama tak robiłam, bardzo dużo osób z tego, co teraz widzę, też tak robi, więc myślę, że dlatego jest taki wielki boom na to, bo też dużo osób zaczyna teraz czytać. Ja przeczytałam trochę romantazy, teraz już niekoniecznie jestem w takiej miłości, kiedyś uwielbiałam dwory, wiecie, takie rzeczy. Teraz już wiecie, jest ciężej trochę z romantazy, bo nie do końca te romanse w tej fantastyce są fajne, no ale zobaczymy. Czytałam Fourth Wing i mi się nie podobało za bardzo. W sensie było okej, ale bez emocji żadnych. No ale idziemy dalej. Próbujemy dalej. Próbujemy inną fantastykę. Mam przygotowane na pewno dwie książki. Zobaczymy, czy uda się jeszcze jakąś trzecią, ale na pewno dwie będziemy czytać w tym filmiku. I jedną z nich jest Bezsilna, której zaczęłam już, uwierzcie, bądź nie, 27 stron. Ja Bezsilną dostałam od Claudii po angielsku i to jest jedna z książek z tego mojego TBR-u na 2024, bo to jest właśnie jedna z książek, którą dostałam. A tutaj mam akurat wydanie polskie, bo to dostałam na współpracę na Instagramie, więc na pewno też pojawi się post, jeżeli jesteście ciekawi. Ale to wydanie jest przepiękne. Jest okładka jakby zachowana, ta oryginalna, tylko jest po polsku tytuł, no i mamy te piękne zdobienia. Amazing. No i tak, i będę czytać. Zobaczymy, jak będzie. To jest książka, którą zachwyca się, widziałam wiele osób, i też jedna z moich ulubionych youtuberek książkowych, Sara Karolni. To jest chyba jedna z ulubionych książek razem z Magnolia Parks. Ale to jest na pewno książka, którą ona się zachwycała, więc ja jestem ciekawa. No zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Kolejną książkę, którą mam, to pokażę Wam później, jak po prostu skończę tą i zacznę tamtą. Ale tak, zaczynamy to. Mam nadzieję, że będzie fajnie. I zapraszam Was na kolejne przez tydzień czytam. Czytałam, bo Klaudia pojechała na wspinaczkę powspinać się, a ja siedziałam sobie i czytałam. Póki co, ta książka naprawdę, jakby jestem na 70 stronie, więc you know. Ale póki co jakby mam jakieś odczucia co do tej książki. A to jest niespotykane dla mnie, bo ostatnio zawsze jak czytam jakieś romantyzy i ogólnie romans mam wrażenie, to mam takie eww, wręcz. A tutaj jakoś tak, no nie wiem. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie, bo już naprawdę czekałam, aż jakaś książka właśnie takie będzie miała jakby taką sytuację do mnie i już podoba mi się. Już podoba mi się to, co tutaj się dzieje między głównymi bohaterami, więc slay. Mamy Dual Puff, więc też slay. Myślę, że muszę jeszcze trochę więcej przeczytać, żeby Wam zrobić taki ogólny opis, bo na razie jesteśmy na takim totalnym wprowadzeniu, ale będę Was update'ować. Ale poczytałam sobie i też słuchałam sobie w tle playlisty, więc totalnie był taki absolutnie fajny vibe, jak czytałam. Więc no, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze poczytam. Ale jeszcze dzisiaj muszę zrobić pilates. Muszę obejrzeć vloga, którego Wam przed chwilą pokazałam, bo ostatnio odkryłam Oliwię Nincewicz i oglądam vlogi, więc
przychodzę z update'em i może ktoś jest ze mną na Instagramie od miliona lat, to wie, gdzie jestem. Jestem w domu rodzinnym. Chyba nie nagrywałam update'u stąd jeszcze, ale no wiadomo, jakby przyjechałam na Wielkanoc i robię update, bo jestem prawie w połowie bezsilnej i chciałam wam powiedzieć, że strasznie mi się podoba ta książka. The vibes, the banter, everything. Po prostu dawno się tak nie czułam w ogóle z jakimkolwiek romansem, szczególnie z fantastyką, gdzie jest romans, bo ostatnio mam wrażenie, że totalnie. Jeszcze w zwykłym romansie jakby mogę docenić go, bo na przykład bohaterowie mają jakiś fajny rozwój, jakieś takie rzeczy się dzieją i jakby doceniam to, ale ostatnio romantazy totalnie jakby flop. Every time flop. I po prostu, no jakby nie mogę się wczuć w to, nie mogę poczuć tego takiego zaangażowania, które kiedyś na przykład czułam, nie wiem, do Dworów albo do Gołębia i Węża, to są takie, powiedzmy, moje ulubione romantazy. I jakoś tak nie mogłam tego poczuć, a tutaj... Let me tell you. Jeżeli ktoś będzie mi wmawiał, że na przykład, nie wiem, romans w Fourth Wing jest lepszy niż tutaj... Let me stop you right here. Nie oszukujmy siebie. Nie oszukujmy siebie. Tutaj... Od początku, od samych pierwszych stron w ogóle miałam takie... Co, proszę? Tylko po prostu, jak tylko Kai się pojawił, to ja takie... Co, proszę? Od początku po prostu... Dialogi są bardzo fajne, bardzo właśnie jest taka chemia między bohaterami w świetny sposób zrobiona. I ja po prostu bardzo dobrze się bawię. Nie mam takiego czegoś, że ugh, cringe, tylko takie... Wiecie, feed giggling. Taki moment mam. Więc bardzo fajnie, bardzo dobrze się bawię. Jak na osobę, która, mówię, już ma trochę problem z romantazy, tak tutaj naprawdę jest dobrze. Mam nadzieję, że tak tylko będzie dalej. Z tego co wiem, to jest slow burn, więc zadzieje się coś, wiemy, jakby jak, o co chodzi w slow burnie, więc na razie wiadomo. Na razie jest po prostu wszystko budowane i moim zdaniem jest budowane świetnie. I... Bardzo, bardzo mi się podobają dialogi. Są momentami takie rzeczy, że trochę mam wrażenie przesadnie, ale bardziej jakby przemyślenia bohaterów, a same dialogi są bardzo fajne. I po prostu, no nie wiem, strasznie, strasznie dobrze się bawię. Jestem zaskoczona, bo nie myślałam, że aż tak dobrze będę się bawić. Mam nadzieję, że tak tylko będzie trwało. Lubię główną bohaterkę, jest fajna, jest taka typowa, wiecie, fierce, taka... Właśnie trochę taka Sarah J. Maas moment. Ja lubię takie rzeczy, więc jakby tu mi się podoba. No a Kai... Oczywiście, że to jest to, jakieś tam black hair, dołeczki, jakby oczywiście, to jest jakby wiadome, ale do tego jest po prostu bardzo, bardzo fajny dla niej, w sensie bardzo fajnie to wszystko wygląda i bardzo fajnie ze sobą rozmawiałam. No, w każdym razie, już mówiłam, strasznie mi się podobają dialogi, strasznie mi się podoba, już miałam nawet w pewnym momencie takie, Boże, już chciałabym, żeby coś się stało między nimi, więc to jest... Uwierzcie mi, naprawdę, jeżeli oglądacie filmiki, to chyba właśnie odkąd nagrywam na kanale, to nie miałam takich mocnych odczuć, szczególnie do romantazy. Nie wiem, czy to będzie dla każdego, bo widziałam też taki zarzut, znaczy Klaudia mi o tym powiedziała, że tutaj jest jakby wrzucone są wszystkie takie motywy z fantastyki, z romantazy i po prostu, no nie wiem, wykorzystane w tej książce. Trochę jakby ciężko się nie zgodzić, ale jeżeli to działa i jeżeli jest fajnie, no to jakby wiadomo, no wszystkie rzeczy już zostały powiedzmy użyte w jakiś sposób. Na pewno można wymyślić coś wyjątkowego, ale myślę, że tutaj jakby to jest wykorzystane w fajny sposób. Mamy trochę taki vibe Igrzysk Śmierci, ale trochę inny, więc to jest ciekawe na pewno. Mi się bardzo podobały Igrzyska, jak pewnie widzieliście, bo nie tak dawno temu czytałam, ale tutaj jest naprawdę dobrze. Tato mnie woła. Tu mi się bardzo podoba. No w każdym razie strasznie mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo na razie bawię się naprawdę dobrze. Dzisiaj na pewno będę czytać więcej. Fajnie, jakbym skończyła, ale to nie wiem, bo to jest naprawdę super. I dzisiaj już wracamy do domu. And I'm excited, bo jestem strasznie taką, wiecie, osobą, która lubi siedzieć w domu, więc... A wczoraj pewnie widzieliście, byłyśmy na rowerach. Such vibe. Tutaj jest super trasa w naszym rodzinnym mieście, więc mega fajnie. No i tak, to tyle z update'u. Potem wam powiem, ale I'm so obsessed. Potrzebuję drugiej części w tym momencie. Z tego co wiem, chyba za granicą będzie niedługo wychodzić druga część, więc
Potrzebuję. Przeniosłam się do miejsca z lepszym oświetleniem, żeby wam powiedzieć o bezsilnej, czyli możliwe, że moim nowym ulubionym romantyzy. Musiałam dwory znowu chyba przeczytać, żeby taki statement zrobić. Było to coś świetnego, wspaniałego, bawiłam się cudownie. Nie wiem, czy mówiłam wam, o czym jest ta książka, ale dziewczyna ze slumsów, która nie ma mocy, jest bezsilna. W każdym razie ona spotyka księcia, bo też jest złodziejką i go okrada. I potem ona będzie brała udział w turnieju, który jakby jest organizowany. Ogólnie w tym świecie zabija się ludzi, którzy nie mają mocy, bo chcą jakby wyeliminować, bo mówią, że wtedy ci ludzie bez mocy wpływają, są chorzy i wpływają na moc tych ludzi, którzy mają moc i jakby niszczą im tą moc. Jakby wiecie, o co chodzi. Tak jest mówione i dlatego są zabijani ci bez mocy. Więc ona tam kłamie, że jakąś tam moc ma i będzie brała udział w turnieju. I mamy tutaj taki trochę moment jak w Igrzyskach Śmierci. Niekoniecznie o to chodzi, ale taki moment takiego właśnie turnieju i moim zdaniem to jest super zrobione. To na pewno mówiłam wcześniej, że uwielbiam taki wątek turnieju właśnie jakiegoś takiego, wiecie, takiej sytuacji. I tutaj moim zdaniem jest to zrobione bardzo fajnie. Trwa to dobry czas, a nie na przykład, że przez pierwsze 100 stron i potem już nie mamy turnieju, tylko że rzeczywiście mamy tą książkę o turnieju, co jest bardzo fajne. Wątek romantyczny jest po prostu, no jest idealny, jakby... Widziałam taki zarzut na Goodreadsie, że miał być slow burn, ale oni cały czas ze sobą flirtują. No ale jakby dla mnie o to chodzi w slow burn, że jakby cały czas to napięcie rośnie i mamy jakąś tam relację między tymi bohaterami, a nie, że oni nie rozmawiają całą książkę, a potem, nie wiem, na ostatnich 20 stronach oni tam nagle I'm so in love with you. A oni rzeczywiście tutaj, ta relacja się cały czas jakby rozwija i cały czas mamy jakby tą sytuację. Bardzo dużo mamy ich wspólnych jakby scen, więc to jest, no to jest przecudownie zrobione. Właśnie ja tego oczekuję, jak mamy romantazę i mamy romans bardzo mocny i on jest na pierwszym planie, to właśnie oczekuję tego, że ta relacja będzie ładnie jakby przedstawiona i będzie się rozwijała, a nie tak jak mówię. Tak się trochę czułam w Fourth Wing na przykład, że tam jakby niby nie było nic, a potem nagle coś jest i jakby okej, ale co? A tutaj rzeczywiście mamy, jak to ładnie sobie jakby patrzymy na nich, przywiązujemy się do nich i możemy cały czas patrzeć właśnie, jak ich relacja się nawiązuje. Ja jestem rozbita po końcówce, bo jakby nie mogę mówić, no bo nie będę spoilerować, ale po prostu końcówka mnie rozwaliła. Potrzebuję drugiej książki na teraz, na wczoraj w ogóle, bo it's so good. Myślałam, że już romantyzy po prostu nie będzie dla mnie, ale jeżeli to jest zrobione w taki sposób jak tutaj, to jest absolutnie dla mnie. Absolutnie. Po prostu w ogóle Kai. Kai chyba nigdy w swoim życiu nie powiedział czegoś nie tak, moim skromnym zdaniem. Na pewno do Paeden, czy nie wiem jak się jej imię. Paeden? Paeden? Nie mam pojęcia jak się jej imię. Mawia, ale pisze się Paeden. Więc no, musimy z tym żyć. Ale on nigdy nie powiedział nic nie tak. Po prostu wszystko odmówił. Nie wiem, kiedy ostatnio tak miałam, że dosłownie kicking my feet, giggling, jak główny bohater po prostu jest. A on jak jest, to... To ja też jestem. To ja też tam jestem. Jakby po prostu, no, to co on mówi... Ach! Slay. Ja jestem absolutnie zakochana w tej książce i... Nie wiem jakby ile wystawić, bo szczerze wystawiłam 5 gwiazdek, ale nie uważam tego za jakiś, no nie wiem, zastanawiam się jeszcze trochę, czy rzucę te 5 gwiazdek tej książce, ale możliwe, że tak, bo naprawdę bawiłam się świetnie, uważam, że to jest świetne romantazy. Na pewno fantastyka to nie jest jakiś wygórowanych lotów, bo wiadomo, tutaj na pierwszym planie jednak ma być romans, ale jakby ten cały świat i to wszystko i tak moim zdaniem jest fajnie zrobione i to jest fajny pomysł, więc jakby nie mam też jakichś zarzutów, no ale wiadomo, to jest romantazy, więc głównym tym wątkiem ma być ten romans, coś w stylu jak w Dworach, jakby głównym wątkiem jest romans. I właśnie to jest taka książka, która absolutnie mi się podoba, mi pasuje i coś takiego mogę czytać i coś takiego... It's a slay. To wydanie jest piękne, jakby nie mogę przeczytać i patrzeć. Ale jeżeli lubicie romantyzy, to absolutnie musicie przeczytać. A jeżeli właśnie nie do końca jesteście pewni co do romantyzy, to może ta książka jednak was przekona. Ale jeżeli lubicie
i jakby wiecie, że to jest wasz klimat, to absolutnie myślę, że to jest jedna z fajniejszych książek tego rodzaju, więc bardzo polecam. A teraz będę zaczynać kolejną książkę, kolejne romantazy oczywiście. I to jest Żmija i Skrzydła Nocy, The Sand od Cloudy. Tak jak, nie wiem, czy wam już to mówiłam, czy nie, ale dostałam tą książkę od Cloudy, bo ponieważ chodziłam i smęciłam, że bardzo bym ją chciała. I to wydaje mi się, że właśnie Iza, książkowa baba, polecała. Znaczy nie wydaje mi się, tylko że wiem, że ona to polecała. I wiem, że tutaj są wampiry. Powiem wam więcej, co się dzieje, jak już będę czytać, bo nie czytałam jakoś wybitnie. A nie, przeczytałam opis trochę. Tutaj jakby wydaje mi się, że to będzie trochę core jak w Okrutnym Księciu, tylko że z wampirami. Tak z opisu. Nie wiem, czy tak jest. Dam wam znać później, jak już będę czytać, ale tak mi się wydaje, że taki jest core. No zobaczymy. Zobaczymy. Jestem ciekawa też, bo widziałam też dobre rzeczy o tej książce. Ostatnio właśnie wyszły fajne takie różne romantazy, bo teraz jest faza na to, bym powiedziała. Więc to ma prawie 500 stron. Tu mieliśmy 600 stron. Tu mamy prawie 500. Dawno nie czytałam takich długich książek tak często. Bo ostatnio czytam jakieś krótsze. Jakby, anyway. No i zaczynamy to. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Póki jestem w tej fazie fantastyki, to myślę, że mogę czytać. Okładka też jest bardzo ładna i też jest, też są malowane brzegi. Ostatnio wszystkie książki mają malowane brzegi, jakby it slays so much, ale anyway. Zaczynamy to, ale bezsilną czytajcie. Jeżeli lubicie fantastykę, to czytajcie bezsilną, bo jakby must read. Tam jest opis naszego, zgaduję, że male interest i jakby nie wygląda on tak, jak ja bym sobie życzyła. Let me wyrzucić tą książkę za okno. Bo Kai wyglądał dokładnie tak, jak bym sobie życzyła. Przed chwilą weszłam obejrzeć grafiki i on dokładnie tak wygląda, oni w ogóle oboje. I Payden czy tam Payden i Kai jakby perfect couple ever. The best couple ever. Tu, ten pan. W sensie mogło być gorzej, jakby mogło być gorzej, ale nie jest tak, jakbym chciała. I przed chwilą miałam załamanie nerwowe w związku z tym, so. Surf. Kiedy nie wie absolutnie, o co mi chodzi, a ja. In my drama moment. Jesteśmy w parku, ale jest mega dużo ludzi, więc się wstydzę nagrać coś, ale będę czytać książkę. Wiesz co to też? Jej ci się podoba. Lesbijki na smokach latających. Co proszę? Ile? Fajne. Ja czytam to nadal. Ale jestem prawie w połowie. Nie, no. Ja jestem prawie w połowie, więc mogę wam zrobić update. Póki co podoba mi się, ale nie mam takich odczuć jak przy bezsilnej. Jest po prostu okej. Okay. Jakby czyta mi się spoko. Ale nie mam jakichś takich do tego romansu, nie mam większych odczuć. Ogólnie mi się podoba, co tu się dzieje, ale jakby nothing. Hej! Ale bez większych emocji jakichś, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Hello, przychodzę już z finalnym update'em tego vloga. A do tego, że udało mi się skończyć Żmiję i Skrzydła Nocy. Boże, nigdy nie mogę zapamiętać tego tytułu, jakoś tak... Po prostu nie siedzi mi w głowie ten tytuł, jakby wiem, że jest coś Żmija, jest coś Nocy, ale nie wiem, co konkretnie się dzieje. W każdym razie skończyłam i podobała mi się ta książka. Nie wiem, czy ja to mówiłam, jeżeli mówiłam, to wytnę ten fragment, ale może nie mówiłam. I ja na początku myślałam, że tutaj będzie taki vibe trochę jak w Okrutnym Księciu, ale niekoniecznie. Jakby po prostu jedyne co, że właśnie ludzka dziewczyna jest w jakimś świecie
magicznym i ona nie ma tych mocy, więc jakby jest cały czas tam taką ofiarą i jakby wiecie, o co chodzi. To jest jedyny taki aspekt podobny, a reszta jakby jest całkowicie inna. Mamy też tutaj turniej, więc znowu mamy ten taki fajniejszy aspekt, który ja lubię, bo ja lubię te turnieje, czasem fajnie to wychodzi. Tutaj też wyszło całkiem spoko, jakby to miało sens, wiadomo, o co chodzi. Nie wiem, czy do końca kupiło mnie to, że to jest jakby świat wampirów i w ogóle. Jakoś tak, no nie wiem, czasem mi się podobają te historie o wampirach, a czasem jakby nie wiem. Tutaj nie czułam aż tak tego wampirzego klimatu, bo mam wrażenie, że często wampiry są jednak przedstawiane inaczej niż tutaj. Tutaj mają skrzydła, tutaj bardziej... Dla mnie to bardziej miało taki klimat fej, ale no jakby był ten aspekt wampirów, no bo jakby pili krew i itp., no jakby wiecie, o co chodzi. Ale jakoś tak, nie wiem, nie było to dla mnie takie totalnie wampirze, tylko bardziej właśnie jak jakieś takie fej albo coś takiego. No, w każdym razie. Ale ogólnie było całkiem spoko, nie będzie to jakieś nic mojego ulubionego, tak jak na przykład Bezsilne. Łysiunia na mnie krzyczy. Łysiunia, go tutaj. Łysiunia, co? Nie będzie to jakby moja ulubiona książka, ani nic takiego, bo jakoś tak nie czułam się tutaj tak jak podczas czytania Bezsilnej, jednak, no nie wiem. Było ok, ale bez większego szału. Do tych bohaterów po prostu mam wrażenie, że się za bardzo nie przywiązałam. Jakoś tak Oraya dla mnie trochę nie ma charakteru. Znaczy one wszystkie te bohaterki tych takich fantastycznych, historii, takich romantazy, one są wszystkie ogólnie podobne i mają podobne cechy itp. Ale jednak jakiejś więzi z Orają nie poczułam. Z... jaką ma na imię? Z Rainem też jakiejś więzi nie poczułam za dużej, więc no po prostu czytałam for the plot, ale niekoniecznie jednak dla tych bohaterów, a jednak wolę, jak jestem przywiązana do bohaterów. Ale sama końcówka była bardzo ciekawa, bardzo podobało mi się, jak to zostało rozwiązane i na pewno zostaje tutaj taki przedsmak tego, co możemy dostać w drugim tomie i zostaje to takie, wiecie, że chcemy wiedzieć, co będzie dalej. Ja pomimo tego, że nie byłam jakoś mega, mega zaangażowana w historię, tak jednak ta końcówka mnie na pewno zachęciła, żeby po drugi tom sięgnąć. Trochę też słuchałam w audiobooku tej książki, który też jest spoko i myślę, że właśnie może drugi tom będę sobie słuchać w audio, bo no całkiem spoko, a tak wiecie, wchodzi ok ten audiobook, więc jakby... Ogólnie, czy polecam? Myślę, że tak, jeżeli ktoś ma ochotę na romantazy takie wampirze, może bardziej, chociaż wiecie, ten klimat wampirów tutaj aż tak nie jest agresywnie pokazywany, mam wrażenie. Jakby, no nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, bo niby mega dużo rzeczy jest jakby takich wampirzych, ale jakoś tak, nie wiem, może to po prostu ja. Ale jeżeli ktoś ma ochotę na romantazy, to nie uważam, żeby to było jakieś złe, czy tam o wiele gorsze, nie ma co jakiejś dziwacznych scen, jakiegoś mega cringe'u albo czegoś takiego, więc to jest w porządku. Po prostu ja się nie przywiązałam za bardzo do tych bohaterów, ale ogólnie nie uważam, żeby to było jakieś słabe. Więc no myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę, to można śmiało czytać, ale ja absolutnie, absolutnie uwielbiam Bezsilną i bardziej będę wam polecać Bezsilną, bo była świetna. Ale tam, no tak jak mówię, mega się przywiązałam do tych bohaterów. No i tak jak mówiłam, już przychodzę tutaj z podsumowaniem tego filmiku. Ja myślałam, że uda mi się przeczytać jeszcze jedną książkę, ale niestety już nie mam czasu, bo muszę tego vloga dodać przed wyjazdem naszym i następny vlog będzie właśnie z wyjazdu. No i już nie zdążę po prostu przeczytać i tego zmontować i dodać, więc no po prostu musimy na dwóch książkach zakończyć. Zaczęłam też czytać trzecią książkę, ja tam przeczytałam 20 stron, więc jakby no nie będę wam o niej mówić, bo nawet nie mam co do powiedzenia. No ale tak, ale to już by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał, że... Nie wiem. Może będą kolejne części, jeżeli dalej będę w fantastycznej erze, to myślę, że będą kolejne części takie z romantazy itp., więc jeżeli chcecie więcej książek, to możecie dawać mi też jakieś polecajki, jeśli chodzi o romantazy, bo no jest teraz tego dużo, a ja jakoś wielkiego researchu nie robiłam, tylko pierwsze jakieś takie książki, które mi się rzuciły, więc śmiało możecie polecać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dawajcie znać, czy wy lubicie czytać romantazy i widzimy się w kolejnym odcinku.